Natomiast co w takiej sytuacji powinniśmy jeść? Te pokarmy pochodzenia zwierzęcego, które zawierają cholesterol, czy pokarmy pochodzenia roślinnego, które cholesterolu nie zawierają wcale? Z jednej strony już wiemy, że ten cholesterol w pokarmach, no to nam nie szkodzi z tego wszystkiego, co mówiliśmy, ale zobaczmy, jakie są w ogóle badania na ten temat. Na przykład u Hindusów wegetarian był badany poziom cholesterolu i w średnio ten poziom wynosi 300-350 mg na decylitr. Natomiast u Eskimosów, którzy jedzą tylko tłuste ryby, tłuste mięso i prawie nie jedzą warzyw, zobaczcie, cholesterol jest o wiele niższy. To jak widzicie tłuste y, pokarmy i y, wegetariańskie pokarmy wydawałoby się powinno być inaczej według tego wszystkiego, czemu nas utono, o czym nam mówiono, a jest. I inny wynik. Jeżeli chodzi o badania, które były przeprowadzone w Indiach, też są bardzo ciekawe i dokładnie o tym samym świadczą, że w północnych Indiach tłuszczy spożywa się 17 razy częściej, ale aterosklerozy jest 7 razy mniej. Tam ludzie mniej chorują niż osoby, które spożywają tylko i wyłącznie posiłki roślinnego pochodzenia. Dlaczego? Za chwilę Wam o tym powiem. I jeszcze badania, bardzo fajne, były przeprowadzane przez doktora Mana na ludach, na ludzie Masajów. To jest lud, który prowadzi takie życie cały czas w ruchu, bo to są koczownicy. Oni spożywają bardzo dużo mięsa wolowego, bardzo dużo mleka i spożywają krew krów. Natomiast absolutnie nie chorują, na układ krążenia. Zobaczcie, natomiast kluczowe tu jest też, że bardzo dużo o, ruch, mają ruchu, praktycznie cały czas w ruchu się znajduje. Ciekawe są też badania, które znalazłam w 57 roku w USA, osoby, które chciały przekonać ludzi, przede wszystkim te koncerny spożywcze, które chciały przekonać ludzi, że y, jedzenie y, Takich zamiast masła, na przykład margaryny, jest bardziej zdrowe, to przeprowadziły takie badania pod nazwą e, Rozważna Dieta. E, na pewno też wiele osób pamięta, że w Polsce też to było, bo było też u nas na Ukrainie, kiedy się mówiło, że margaryna jest zdrowa, a masło jest niezdrowe. Że trzeba spożywać tylko i wyłącznie oleje roślinne i absolutnie nie spożywać smalcu. Jakie były wyniki tych badań, które były przeprowadzone? W wynikach się okazało, że pierwsza grupa, która jadła tłusto, miała cholesterol oczywiście troszeczkę wyższy 250 mg, natomiast nie miało zgonów w tej grupie. A druga grupa, gdzie cholesterol był niższy, to zgonów było aż 8. Mało tego, lekarz, który nadzorował te badania, sam zmarł na zawo. Dlatego te badania nawet nie były tak do końca już dokończone. Ale później, w późniejszym czasie, podobne badania były przeprowadzone drugi raz, już największej ilości ludzi. Zostało przybadano około 2000 osób, ale te badania też nie potwierdziły tezy, że pokarmy zwierzęce szkodzą. I niestety lekarz, który nadzorował te badania, też zmarł, też na zawód. O czym to wszystko świadczy? Że tłuszcze nam nie szkodzą. I dowodem na to jest jeszcze mleko matki. Mleko matki jest bardzo tłuste a dodatkowo zawiera specjalne enzymy, które zwiększają chłanialność tłuszczy z mleka w jelitach dziecka. Gdyby tłuszcz nam szkodził, to organizm nie posiadałby takiego mechanizmu dostarczania tego tłuszczu do naszego organizmu. Nasz organizm jest bardzo mądry. On wie, co jest dla niego najlepsze. Zobaczcie też na tym obrazku, na tym slajdzie, jak wygląda cały proces regulacji cholesterolu przez nasz organizm. Zobaczcie, już wcześniej Wam pokazywałam na innym slajdzie, że my mamy dwa źródła cholesterolu. Z jednej strony dostarczamy cholesterol z pożywieniem. Z drugiej strony, nasza wątroba sama ten cholesterol produkuje. I można by było powiedzieć, że normalnie u człowieka, który normalnie się odżywia, no to jest pół na pół. 50% wyprodukuje wątroba, 50% dostarczymy z pokarmu. Natomiast, co się dzieje, jeżeli my zaczynamy jeść bardzo tłusto, zaczynamy spożywać bardzo dużo pokarmów pochodzenia zwierzęcego, to dostarczamy dużo cholesterolu. To w tej sytuacji wątroba zaczyna produkować po prostu mniej. I jeżeli na ten określony moment jest jakaś, jakaś potrzeba w naszym organizmie, na przykład nasz organizm potrzebuje 220 e, jednostek cholesterolu, no to nic się nie zmieni, jeżeli będziemy jeść pokarmy tłuste, po prostu wątroba będzie go mniej produkować. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli. Ograniczyć pokarmy tłuste, albo w ogóle zastosujemy dietę wegetariańską. Nie będziemy z pokarmem dostarczać yy, tego cholesterolu. To co, spadnie nam poziom? Nie. Jeżeli organizm potrzebuje te 220 jednostek, to po prostu to wszystko naprodukuje nam wątroba. Tak funkcjonuje nasz organizm. Tak funkcjonuje ten mechanizm regulacji cholesterolu. Zobaczcie, kochani. Co z tego wynika? Że stwierdzenie, iż pokarmy pochodzenia zwierzęcego podnoszą poziom cholesterolu, to jest mit. Natomiast ja Wam też polecam bardzo fajną lekturę, która się nazywa Mity o cholesterolu. Profesor Hartenbach napisał tą książkę i opisał w niej i te wszystkie dobrodziejstwa cholesterolu, jak on wpływa na nasz organizm, o, którym, o których mówiliśmy z Wami wcześniej. O tym, że zły cholesterol to jest mit, i też podkreśla, że jedzenie tłuste nie ma w ogóle wpływu na cholesterol, na jego poziom w naszym organizmie. Warto dla osób, które się interesują tematem, przeczytać tą książkę.